Tu ci chciałem pokazać taką konfigurację. Tego typu drony mogą wlecieć spokojnie na Matterhorn w 4 minuty. Akurat mam dwie kamery GoPro, bo dzisiaj testuję kamera tył, kamera przód. Zobaczymy, jak to wyszło. Jestem w rzędkach, ale pogoda jest kaprawa. Pozdrowienia. Słuchajcie, pogoda się schrzaniła i to dokumentnie. Ale na szczęście przestało padać. I już wam powiem, co dzisiaj robimy. Zrobimy dzisiaj eksperyment, którego nie robiłem wcześniej w takim wydaniu, bo już jeden raz tego typu montaż robiłem. A mianowicie spróbujemy Boba 57 wykorzystać do niesienia nie jednej kamery, tylko dwóch. Założenie jest takie, żebyśmy zrobili ujęcia przód-tył. A to jest świetne, dlatego że można wykorzystywać tylko przednią kamerę przy montażach, ale wtedy jak cofasz obraz, okazuje się, że ludzie albo auta idą, jadą do tyłu. Natomiast w tym przypadku masz do dyspozycji dwa nagrania, przednie i tylne. I naprawdę fajne efekty wychodzą. Ostatnie nagranie z tylnej kamery było wykorzystywane do ujęć z nowej fabryki Tesli w Berlinie. A dzisiaj mam szansę przetestować właśnie to rozwiązanie, z tego względu też, że ten dron posiada mocowanie tutaj. I to jest super sprawa. Można też drugą kamerę spokojnie dokręcić. I wygląda to całkiem ok. Ruszamy. Synchronizacja zrobiona. Uwaga, jeszcze raz. To mocowanie wygląda właśnie tak, że można spokojnie w tym miejscu na dole przykręcić drugie GoPro. A tu jest to samo klasyka. Z zasilaniem jeszcze BAC. W tej konfiguracji on jest mega ciężki, waży kurczę chyba z kilogram. I to się czuło przy manewrach i potem po jego zwinności.
jestem bardzo ciekawy tych ujęć. Póki co robi wrażenie. Przed chwilą przechodziła taka większa grupka wspinaczy i byli mocno zainteresowani. Ale zbieram się już, dlatego że mam dzisiaj jeszcze dwa albo trzy takie grubsze tematy. Idziecie się wspinać? Trochę tak, idziesz robić nowy film? Ja już właśnie skończyłem, ale pogoda mi ten. Kamera przód i tył dzisiaj. No proszę bardzo. Dwa obrazy. Super. Z przodu i z tyłu. Zobaczymy jak to wyjdzie. No to miłego dnia, żebyście mieli fajną pogodę i warunki do wspinaczki. Co mi się teraz rzuciło po tej drugiej sesji, którą zrobiłem przed chwilą, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, masa jest bardzo duża. Po drugie, bezwładność też jest spora i przełożenie masy w stosunku do mocy nie ma szału. On jest dosyć ciężki. Jednocześnie przy tych ustawieniach, które ma, to faktycznie on jest dosyć krowiasty, nie wychodzi za bardzo tak, jakbym chciał. Na tym etapie wiadomo, że to jest próba do jednego i muszę powiedzieć, że Nazgul pod tym względem jest po prostu super, jeżeli chodzi o masę i moc w stosunku do masy, to po prostu jest rewelacja i tamten ma prawdziwego powera. Tutaj jest taka krówka, ale właśnie mamy tutaj kompromis, bo dźwigamy całe GoPro to i też właściwie połówkę GoPro z przodu, więc faktycznie jest co dźwigać, nie? Bo to prawie 300 gramów. Myślę, że to jest bardzo fajny projekt tak na raz, żeby sprawdzić sobie jak to jest. Jeżeli mamy taką potrzebę, na przykład nagrywamy ciekawe rzeczy czy ciekawe aktywności, wtedy dwie kamery jak najbardziej. Ja widziałem gościa z Florydy, on się nazywa Russell Sparrock, bodajże tak. I Russell faktycznie stosował na Florydzie podwójne kamery przód-tył, ale miał rozebrane, wtedy to były ósemki. Natomiast w tym przypadku, jak to są pełne jeszcze dziewiątka i dziesiątka, to już waży naprawdę dużo. Można pokusić się jeszcze o próbę i zrobienie tego na rozebranych kamerach. Ja tutaj użyłem i tak pakietu lekkiego 1800 mAh 6S, ale mimo wszystko ciężar jest. Fajny eksperyment, jest przygotowany do tego, przystosowany, może nie na long range, ale filmować w ten sposób można. A na dzisiaj kończymy, zobaczcie te ujęcia, mam nadzieję, że się spodobają. Wszystkiego dobrego życzę i do następnego, pa!